Serce Skalnego Podhala, gmina Poroń. Wśród 8 przepięknych wsi wyjątkowym położeniem wyróżnia się Ząb. Leżąc na wysokości 1013 metrów nad poziomem morza, jest najwyżej położoną miejscowością w Polsce. Nigdzie indziej Tatry nie stoją tak blisko. Nigdzie tak jak tu nie można dotknąć ich ręką. W Zębie, Bacowie i Juchasi wciąż wypasają owce. Chodź mi pod reglami! Oceli złojnicy, stworzeni na bandy! Tu tradycja żyje. Góralskie stroje, pieśni i tańce nie są na pokaz. W Zębie można zobaczyć prawdziwą góralszczyznę. Tu najbliżej nieba górale witali Ojca Świętego Jana Pawła II. Ząb to raj dla turystów, szczególnie tych lubiących aktywny wypoczynek, ceniących spokój i świeże powietrze. Pozwala znaleźć trasy rowerowe z zapierającymi dech w piersiach widokami na piętrzące się z każdej strony góry i kotlinę zakopiańską. Pozwala też odkryć urokliwe ustronia do pieszych spacerów. Można tu biegać, jeździć konno i zjeżdżać na nartorolkach. Na Gubałówkę jedzie się stąd nie kolejką, a bryczką. Oferta turystyczna dopasowana jest do każdego rodzaju upodobań i możliwości. Są rodzinne pensjonaty, są też hotele świadczące usługi na poziomie najlepszych kurortów Europy. Można tu zorganizować konferencje, można zrelaksować się w gabinetach odnowy biologicznej. Na głodnych i spragnionych czekają regionalne karczmy i zabawa przy ognisku. Ząb to raj również w zimie. Kulik na tle panoramy ośnieżonych Tatr to niezapomniane przeżycie. Można wypożyczyć skutery śnieżne. Są dobrze utrzymane trasy biegowe i oczywiście nowoczesne wyciągi przy świetnie przygotowanych stokach zjazdowych. Jedną z wielu zimowych atrakcji są otwarte zawody sportowe, na których można zdobyć pierwszy w życiu medal. W Zębie urodziło się i wychowało wielu mistrzów sportu. Wśród nich najwięcej narciarskich skoczków i biegaczy. To z Zębu pochodzi dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi w skokach narciarskich Kamil Stoch. Tu najbardziej mu kibicowano, tu najgoręcej go witano.